Cześć, dzisiaj przygotuję delikatne spaghetti. Potrzebuję do tego jednej piersi z kurczaka, którą przyprawiam według własnego uznania i wstawiam ją do piekarnika na 40 minut. Teraz mam czas na to, żeby ugotować spaghetti i zrobić sos. Do sosu potrzebuję zetrzeć jedną marchew, dużą marchew lub dwie mniejsze. Zalewam to wodą i dodaję szczyptę soli. Gotuję, aż mi marchew zmięknie. Jak jest już miękka, to mogę dodawać resztę przypraw, czyli szczypta pieprzu ziołowego, szczypta zmielonej słodkiej papryki. I teraz pozostaje posiekanie świeżej bazylii. Jeżeli nie macie świeżej, to bez problemu możecie dodawać suszoną bazylię. Dodajemy. Mieszamy. I przygotowujemy słoiczek przecieru pomidorowego, który również wkładamy do naszego sosu, po to, aby miał charakterystyczny smak, aromat i konsystencję. Mieszam sos. Przyprawiam jeszcze cukrem. Taką większą łyżką, po to, żeby nie było czuć tak mocno tej goryczy przecieru. Duża szczypta majeranku, mniejsza szczypta oregano. I ponownie mieszam. Sos jest już gotowy, wystarczy jeszcze chwilkę go pogotować, żeby te przyprawy wydobyły swój smak. W międzyczasie upiekł nam się kurczak, więc mogę go pokroić na drobne kawałeczki. Na spaghetti nakładam kurczaka, polewam to wszystko sosem. Możecie sobie zetrzeć na to ser. I przyozdabiam, żeby to ślicznie wyglądało, listkami bazylii. Nasze delikatne spaghetti jest już gotowe i pyszne. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonko.blogspot.com. Życzymy smacznego!